Radio Kraków. Pani ma sposób na to, żeby dawać dzieciom to, co lubią, to, co im ich smaki i gusta podpowiadają, słodkie, ale robić to w taki sposób, żeby nie faszerować ich cukrem i tymi wszystkimi dodatkami, które dodawane są do słodyczy tych ogólnodostępnych w sklepach. Zgadza się. Tutaj alergia moich dzieci wyklucza kompletnie możliwość kupienia czegokolwiek w sklepie, więc pod tym względem jestem niejako bezpieczniejsza niż zwykłe mamy, dlatego że wiem, co zawsze daję moim dzieciom. One niczego sobie nie kupią, bo im zaszkodzi, tak naprawdę zaszkodzi. Ale mam problem na przykład z synem, który nie chce w ogóle jeść warzyw. Natomiast jeżeli te warzywa przygotuję w formie lodów albo ciasta, na przykład ciasta szpinakowego czy ciasta buraczkowego, no to już znikają. Ale część mam ma taki problem, ja do nich należę, że dzieci nie chcą nawet spróbować, nawet językiem nie chcą dotknąć czegoś, co podpowiada im ich własna intuicja, nie wiedzieć dlaczego, że to na pewno będzie obrzydliwe, choćby nie wiem, jak mama zapewniała, że to jest pyszne. Oj, no to nie ma na to innego sposobu, tylko jednak przekonać. U mnie w domu jest żelazna zasada. Nie mówi się, że jest niedobre, dopóki się nie spróbuje. I to jest absolutnie przestrzegane przez wszystkich domowników. Trzeba ugryźć, trzeba zjeść przynajmniej 3 kęsy, żeby poczuć ten smak. Jak nie smakuje, no to trudno, no to może jakoś przeżyje to, że nie zjedzą. Natomiast absolutnie nigdy nie wolno powiedzieć, że jest niedobre, zanim się nie spróbowało. Pani ma dzieci alergiczne i to jest dodatkowy poziom stresu, bo takie mamy jak ja czasami się poddają i mówią, dobra, zjedz to, no już trudno. Ale mama dziecka, które ma alergię, no nie może się poddać, nie może machnąć ręką. Natomiast proponuje pani kuchnię taką wegańską właściwie, czyli desery bez mleka, bez jajek. Tak, moje wypieki spełniają wymogi kuchni wegańskiej. I to nie ze względu na ideologię? Nie ze względu na ideologię, tylko po prostu na zbieg okoliczności, na konieczność wyeliminowania tych alergenów, które akurat są niebezpieczne dla dzieci uczulonych na mleko i uczulonych na jajka. To czym zastępuje pani jajka i mleko? Jajek niczym nie zastępuje. Naprawdę da się zrobić mnóstwo rzeczy bez używania jajek. Nawet da się zrobić tort. Natomiast mleko można zastąpić mlekiem owsianym, mlekiem migdałowym, wodą albo sokiem. Doskonale wychodzą ciasta, muffinki po prostu na soku, na przykład pomarańczowym czy jabłkowym. Mm-hmm. Taki ulubiony deser pani dzieci, który znalazł się w tej książce, Słodki sposób jest na alergię. Tak naprawdę wszystko, co jest w książce, to jest bardzo lubiane, ale na przykład roganiki marchewkowe, czy kruche pierożki z dyni, to są ulubione mojej córki. Natomiast syn jest niezmiennie, nieodmiennie fanem muffinek. Muffinek czekoladowych i to najlepiej w wersji bez czekolady. Tak, czekoladowe muffinki bez czekolady, a mianowicie zamiast kakao używamy karobu, czyli suszonych strąków drzewa świętojańskiego, które jakoś bardziej mu smakowo podchodzą. A co zamiast cukru? Albo cukier nierafinowany, brązowy, taki ciemnobrązowy, albo daktyle, albo melasa, albo miód. Miód rzeczywiście w naszej kuchni ma długie tradycje w kuchni polskiej. Tak, i tutaj nie ma co od tego uciekać. Zawsze jest to troszeczkę mniej przetworzony produkt niż cukier. Mhm. W Radiu Kraków dzisiaj mówimy o kuchni dla alergików. Autorka książki Słodki sposób na alergię jest moim gościem. I takie słodkie przekąski, oprócz tego, że są słodkie, smakują dzieciom i są świetnym deserem, bo dzieci lubią słodkie desery, to one też spełniają dodatkowo też funkcje odżywcze. Czyli nie są tym czymś, co obciąża w posiłku. Tak, staram się, żeby te przekąski, głównie pakowane na przykład na podwieczorek do przedszkola, czy na drugie śniadanie do szkoły, to nie były puste kalorie. To żeby tam było na przykład płatki owsiane, żeby było jakieś warzywo do tego. To oczywiście nie jest jedyny posiłek dzieci, bo to też nie można. No, zawsze do tego są jakieś owoce, warzywa. Natomiast takie na przykład ciasteczka owsiane albo sernik z kaszy jaglanej. To jest tak naprawdę wyładowany błonnikiem, wyładowane składnikami mineralnymi, więc ja wiem, że to na pewno nie jest po prostu pusta przekąska. Czy takie desery są bardziej czasochłonne od tych tradycyjnych? O nie, ja jestem bardzo leniwym człowiekiem i wszystko, co robię, staram się robić szybko i prosto. Więc zdecydowana większość przepisów to są po prostu takie, że się... Tak naprawdę to są prostsze przepisy niż tradycyjne, bo wystarczy wziąć, pomieszać łyżką, nie trzeba nic odmierzać, nie trzeba używać miksera, tylko od razu myk, 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 3 rzeczy i do pieca.